Bardzo serdecznie, chwała Bogu. Gloire à Dieu, on vous salue à tous. Chcielibyśmy rozpocząć dzisiejsze nasze mini niebo, mini nabożeństwo. Nous voulons commencer notre mini culte. I tak jak będziemy za chwilę śpiewać taką pieśń. Et comme nous allons chanter. Ta pieśń mówi, oto Pan, wody zamieniłeś w wino. Le chant dit, Seigneur a changé l'eau en vin. Jest to historia, którą wszyscy znają. C'est une histoire que tout le monde connaît. Wszyscy ludzie znają i wiedzą, że Jezus Chrystus zamienił wodę w wino. Tout le monde connaît, tout le monde sait que Jésus-Christ a changé l'eau en vin. Ale ta historia nam pokazuje też pewną taką prawdę. Mais cette histoire nous montre aussi une vérité. To, że nasz Bóg, que notre Dieu, jest Bogiem potężnym, est un Dieu puissant, jest Bogiem wspaniałym. Il est un Dieu formidable, który potrafi robić potężne cuda. Qui peut faire des grands miracles. I chciałbym zachęcić nas wszystkich dzisiaj na tym miejscu. Et je voudrais encourager tout le monde ici aby ci, sur place. Którzy są tam z tyłu, aby podeszli bardziej do przodu. Ceux qui sont derrière, qui viennent ici devant. Bo ustaniem będziemy wielbić naszego Króla Królów. Nous allons ensemble adorer notre Seigneur. Naszego Pana Panów. Seigneur des Seigneurs. Jezusa Chrystusa, który jest godzien wszelkiej chwały. Jésus-Christ qui est digne de toute gloire. Kochany Ojcze, oddajemy Tobie całe to nabożeństwo w Twoje ręce. Wierzymy. Notre Père, nous donnons cette culte dans ta main. I wierzymy, Panie, że Ty będziesz dzisiaj prowadzić, będziesz dotykać. Et nous croyons, Seigneur, que tu vas nous conduire aujourd'hui, que tu vas nous toucher. Że będziesz uzdrawiać, Panie. Que tu vas guérir. I tak jak będziemy śpiewać to, że Ty pewnego dnia zamieniłeś wodę w wino. Et comme nous allons chanter que un jour tu as changé l'eau en vin. Okazałeś swoją wielką moc. Tu as montré ta grande puissance. Tak samo dzisiaj, Panie, będziesz okazywać swoją wielką moc w naszym życiu. Pareil aujourd'hui, Seigneur, tu vas montrer ta puissance dans nos vies. Jak i w życiu tych wszystkich, którzy będą nas śledzić. Ainsi que la vie de tous ces gens qui vont nous regarder. Bądź uwielbiony, wywyższony, Królu. Sois élevé. Nasz Bóg, nasz Bóg.
blaszcz ciemności. Człowiek powstaje z marności, któż jest jak Ty? Tylko Ty. Nasz Bóg jest wielki, nasz Bóg jest silny, Boże, nikt inny nie równa się z Tobą. Nasz Bóg pozdrawia, jeszcze kogący nasz Bóg, nasz Bóg. Nasz Bóg jest wielki, nasz Bóg jest silny, Boże, nikt inny nie równa się z Tobą. Nasz Bóg pozdrawia, jeszcze kogący nasz Bóg, nasz Bóg. Jeśli nasz Bóg jest przy nas, już nic nas nie zatrzyma. Jeśli nasz Bóg jest z nami, któż jest przeciwko nam? Jeśli nasz Bóg jest przy nas, nic nas nie zatrzyma. Jeśli nasz Bóg jest z nami, któż jest przeciwko nam? Któż jest przeciwko nam? Nasz Bóg jest wielki, nasz Bóg jest silny, Boże, nikt inny nie równa się z Tobą. Nasz Bóg pozdrawia, jeszcze pogący nasz Bóg, nasz Bóg. Nasz Bóg jest wielki, nasz Bóg jest silny, Boże, nikt inny nie równa się z Tobą. Nasz Bóg pozdrawia, jeszcze pogący nasz Bóg, nasz Bóg. Jeśli nasz Bóg jest przy nas, już nic nas nie zatrzyma. Jeśli nasz Bóg jest z nami, któż jest przeciwko nam? Jeśli nasz Bóg jest przy nas, już nic nas nie zatrzyma. Jeśli nasz Bóg jest z nami, któż jest przeciwko nam? Silny, Boże, nikt inny nie równa się z Tobą. Nasz Bóg pozdrawia, jeszcze mogący nasz Bóg, nasz Bóg. Nasz Bóg jest wielki, nasz Bóg jest silny, Boże, nikt inny nie równa się z Tobą. Nasz Bóg pozdrawia, jeszcze mogący nasz Bóg, nasz Bóg. Każdego dnia o prosić chcesz.
zwyciężam ból. Nie boję się, dodałeś mi swe, swe słowo i wiarę, co silniejsza jest, cokolwiek jest na świecie. Każdego dnia ogłosić chcę, że nadzieja Jezus. Wielka jest wielkość Twa, wielka jest wielkość Twa. Otwórz swe niebo.
Panie, że Ty dzisiaj jesteś obecny na tym miejscu. Nous voulons te remercier, Seigneur, pour ta présence. Wierzymy, Panie, że jest prawda, która została objawiona przez wieki dla nas, Panie. I dziękujemy Tobie, że dzisiaj możemy żyć razem z Tobą.
Jesteś skałą,
kochanie, my dziękujemy Tobie, że Ty jesteś tym, który zbawia. Jak potężne jest imię Twe. Jesteś skałą, Panie. Dziękujemy, że nasze odkupienie jest w Tobie. Dziękujemy, Panie, że w Twoim imieniu mamy wszelkie zwycięstwo. Dziękujemy, że Ty jesteś tym, który chodzi. Po wodzie przemawiasz do mórz, Ty w ogniu niezmiennie wciąż ze mną. Ten pełen odwagi, baranek co prawi, gdzie konia ma uzdrowienie. Z nami, Panie. Jesteś wętełem odwagi, Panie. Dziękujemy Ty, Panie, że dzisiaj możemy przychodzić do Ciebie, Panie. Że dzisiaj możemy przychodzić do Króla Królów. Dziękujemy Ty, Panie, że Ty jesteś tym, który uzdrawia. Że jesteś tym, który pociesza, Panie. Dziękujemy Ty, Panie Boże, za Twoją potężną obecność. Czy możemy jeszcze raz zaśpiewać, Ty chodzisz po wodzie? Bóg jest tym, który chodzi po wodzie. Jest tym, który widzi to, w jakim miejscu dzisiaj się znajdujesz. Widzi to, z czym przyszedłeś. Może przyszedłeś dzisiaj, masz pełną radość w swoim sercu. Chcę Cię zachęcić, aby oddać Bogu chwałę. A może potrzebujesz modlitwy. Jeśli ciężko, przyszedłeś z jakimś ciężarem. Zanim wejdziemy w słowo, to chcę Cię zachęcić, abyś wyszedł do przodu, abyś mógł się modlić o Ciebie. Abyś mógł dzisiaj w pełni i mogła w pełni odebrać to, co Bóg przygotował dla Twojego życia. Tak, aby wyjść z tego miejsca innymi, jak weszliśmy. Bóg jest Bogiem potężnym, jest Bogiem wspaniałym. Odpowiada na każdą prośbę. Dziękuję Ty, Panie. Jesteś mówem pełen odwagi. Uwielbiamy Cię, Panie Boże. I wywyższamy Twoje święte, potężne imię. Dziękuję Ty, Panie. Dziękuję Ci, Panie. Dziękuję Ci, Panie Boże. Czy możemy jeszcze raz już zaśpiewać? Jest prawda to,
nam dzisiaj też uzdrawia, kochani. Pan Jezus jest tutaj i teraz, nie kiedyś. On nie wisi na krzyżu już tyle lat. On jest cały czas z nami, bo obiecał to nam, że jest z nami i będzie z nami, po wszystkie dni z nami będzie. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za to. Dziękujemy Ci, że jesteś z nami, że nas uzdrawiasz, Panie. I możesz wszystko. Zaufajmy Panu Jezusowi we wszystkim, Panie. Kochani, oddajmy Mu wszystko, całe swoje życie, oddajmy Mu wszystko, co mamy, oddajmy Mu swoje zdrowie i niech przyjdzie uzdrowienie do każdego, kto tego potrzebuje. W imieniu Jezusa Chrystusa my odcinamy wszelkie dolegliwości, wszelkie zniewolenia. Niech przyjdzie wolność, niech przyjdzie pełna wolność w Jezusie Chrystusie do każdego, kto tutaj jest i do każdego, kto nas ogląda i do każdego, kogo mamy jeszcze na sercu. Ogłaszamy Twoją wolność, Panie Jezu. Amen.
Panie, to nie jest nasze wszystko, a Twoje. Oddajmy Bogu chwałę, oddajmy Jemu cześć. Twoja jest chwała, Panie. Zaśpiewajmy to jeszcze raz. Nasz Ojcze Niebieski. Królestwo, niech przyjdzie, Twa wola spełni się, Twe Królestwo.
Jest chwała, Twoje królestwo, Twoja jest moc na wieki. Amen. Twoja jest chwała, Twoje królestwo, Twoja jest moc na wieki. Amen. Twoja jest chwała. Twoje królestwo, Twoja jest moc i chwała, Panie, na wieki. Amen. Amen. Halleluja. Dziękujemy Ci, Panie. Ogłaszamy dzisiaj na tym miejscu, że Twoja jest chwała, Twoja jest moc, Twoje królestwo. Twoja jest chwała, Twoja jest moc, Twoje królestwo. À toi appartient la gloire et le royaume. Bóg odpowiada. Dieu répond. Bóg słyszy. Dieu entend. Bóg widzi. Dieu voit. I Bóg przeprowadza przez największe burze. Et Dieu nous conduit à travers des grandes tempêtes. I to, co jest niesamowitego, że nigdy nas nie zostawia samymi. Et c'est ce qui est incroyable qu'il nous laisse jamais abandonner. Ale czuwa nad naszym życiem. Mais il veille sur nos vies. Kochani, przygotujmy nasze serca na słowo. Mes chers, préparons nos cœurs pour la parole. Słowo, które Bóg przygotował dla nas tego wieczoru. La parole que Dieu a préparée pour nous ce soir. Przez naszego przyjaciela, brata pastora Krzysztofa Zarembę. Par notre ami, frère, pasteur Krzysztof Zaremba. Chcemy podziękować Bogu za to, że jest razem z nami. On veut remercier à Dieu pour sa présence ici. Że możemy korzystać. Qu'on peut profiter. A najwięcej ja z moją małżonką, moja małżonka i ja. Et surtout mon épouse et moi. Jest to dla nas wielkie błogosławieństwo i przywilej, że możemy wspólnie razem spędzać ten czas, kiedy c'est oni une, tutaj są. C'est une grande bénédiction pour nous qu'on peut passer ce temps ensemble. Więc pastorze, zapraszam. Pastor, on vous accueille. Tak naprawdę to ja korzystam, słuchajcie. En vérité, c'est moi qui profite. To dla mnie naprawdę jest przywilejem, że jesteśmy tutaj razem z moją żoną. Pour moi, c'est vraiment un privilège qu'on peut être ici ensemble avec ma femme, mon épouse. I chcę zacząć od pewnej historii z mojego własnego życia. Et je voudrais commencer par une histoire de ma propre vie. Nie pamiętam, ile wtedy miałem lat, ale byłem w szkole podstawowej. Je me souviens pas quel âge j'avais à ce moment-là, mais j'étais à l'école primaire. Mój dziadek i moja babcia mieszkali gdzieś 5 km od mojej wsi, w której ja mieszkałem. Mes grands-parents habitaient plus ou moins 5 km de là où j'habitais. Więc byłem u nich częstym gościem, przyjeżdżałem do nich prawie codziennie. Alors, ils me voyaient très souvent, je venais quasiment tous les jours chez eux. Tak naprawdę byłem ich oczkiem w głowie. Et en vérité, j'étais leur prunelle des yeux. Kochali mnie. Ils m'aimaient. A ja mogłem ich naciągnąć na wszystko. Et je pourrais leur demander presque tout. Ale pewnego dnia do mojego dziadka i babci wraz ze mną przyjechał ich drugi wnuczek, mój brat cioteczny Wojtek. Mais un jour chez mes grands-parents, il y a leur deuxième petit enfant qui est venu en même temps que moi, Wojtek. Był u nich bardzo rzadko, ponieważ mieszkał daleko. Il venait rarement car il habitait loin. A ja już czułem, co się będzie działo. Et moi je sentais déjà qu'est-ce qui va se passer. Wiedziałem, że ich uwaga będzie skierowana na nim, a nie na mnie. Je le savais que leur attention va être sur lui et pas sur moi. Przyjechaliśmy do ich domu. Nous sommes arrivés chez eux à la maison. A ja usiadłem w rogu pokoju na fotelu. Et moi je me suis mis dans un coin, dans un fauteuil. By mieć dobre baczenie na wszystko. Pour tout bien voir. A mój wyraz twarzy. Et mon visage. Moja cała postawa. Ma posture. Generalnie wszystko we mnie. Tout en moi. Mówiło, jestem tu Dizet, i jestem nieszczęśliwy. Czy ktoś to widzi? Disait, je suis là et je suis malheureux. Est-ce que quelqu'un le voit? Czy ktoś się mną zajmie? Est-ce que quelqu'un va s'occuper de moi? Stało się to, czego się najbardziej obawiałem. Et il s'est passé ce que je redoutais. Wojtek był w centrum.
Wojtek, il était au centre. A babcia przygotowała wędliny, cukierki, pamiętacie mieszankę wędlowską? Jakie były najlepsze cukierki w mieszance wędlowskiej? Bajeczne i pieroty. Wszystkie były bajeczne i pieroty. Ma grand-mère a préparé beaucoup de choses pour manger et des sucreries. A ja nic nie zjadłem. Et moi, je n'ai rien mangé. Niczego się nie napiłem. J'ai rien bu. Nie śmiałem się. Je n'ai pas rigolé. Nie cieszyłem się razem z nimi. Je n'étais pas en joie avec eux. Wyglądałem jak siódme nieszczęście. Et je ressemblais à une grande malheur. Z tego wszystkiego mi brzuch zaczął boleć. À cause de tout ça, j'ai eu mal au ventre. Dziadek mnie zapytał, co ci jest. Et mon grand-père m'a demandé, mais qu'est-ce qui t'arrive? Brzuch mnie boli. Donc j'ai répondu, j'ai mal au ventre. I to była prawda, brzuch mnie bolał. Et c'était la vérité, j'avais mal au ventre. Zazdrości. J'étais jaloux. Po powrocie do domu, gdy mama zadała mi pytanie, jak było? Et quand je suis rentré à la maison, quand ma mère m'a demandé comment ça s'est passé? Odpowiedziałem, było źle. J'ai répondu, c'était mal. Nikt się mną nie zajmował. Il y a personne qui s'est occupé de moi. Nikt się mną nie zajmował. Personne s'est occupé de moi. I wiecie, ta historia z dzieciństwa wróciła do mnie, kiedy sobie zadałem pytanie, który jestem? Et vous savez, cette histoire est retournée vers moi quand je me suis posé la question, lequel je suis? I tak właśnie zatytułowałem moje dzisiejsze nauczanie. Który jestem? Et c'est comme ça que j'ai intitulé ma prédication d'aujourd'hui, lequel je suis. A teraz posłuchajcie bardzo długiej historii z Pisma Świętego, Ewangelia Łukasza, 15 rozdział, pierwsze 32, od 1 do 32 wiersza. Donc maintenant nous allons lire dans Luc 15 le chapitre entier. Garnęli się do Jezusa wszyscy celnicy i inni grzesznicy, aby Go słuchać. Faryzeusze natomiast oraz znawcy prawa szemrali z tego powodu i mówili, ten człowiek przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Wówczas Jezus opowiedział im taką przypowieść. Kto z was, gdy ma 100 owiec, a zgubi jedną, nie zostawia na pustkowiu 99 i nie szuka zgubionej, aż znajdzie? Gdy zaś znajdzie, z radością wkłada ją sobie na ramiona, wraca do domu, zwołuje przyjaciół oraz sąsiadów i mówi, cieszcie się ze mną, gdyż znalazłem moją zgubioną owcę. Mówię wam, podobnie w niebie, większa będzie radość z jednego skruszonego grzesznika niż z 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują opamiętania. Albo która kobieta, gdy zgubi jedną ze swoich 10 srebrnych albo złotych monet, nie zapala lampy, nie wymiata domu i nie szuka starannie, aż znajdzie. Kiedy zaś znajdzie, zwołuje przyjaciółki, sąsiadki i mówi, cieszcie się ze mną, znalazłam monetę, którą zgubiłam. Mówię wam, podobnie anioły Boże ogarnia radość z powodu jednego skruszonego grzesznika. Powiedział też, pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich zwrócił się do ojca, ojcze daj mi część majątku, która na mnie przypada. Ojciec zatem podzielił między synów dorobek swojego życia. Krótko potem młodszy syn spieniężył wszystko, wyjechał daleko, prowadził rozwiązły tryb życia, roztrwonił majątek. Gdy wszystko stracił, w kraju, gdzie przebywał, nastał wielki głód, wówczas i jemu zaczął doskwierać niedostatek. Wynajął się zatem u jednego z obywateli tego kraju, który wysłał go do swoich wiejskich posiadłości i zatrudnił przy wypasie świń. Pracując tam pragnął najeść się strąków, którymi tuczono świnie, lecz nikt mu nie pozwalał. Wtedy oprzytomniał. Iluż to najemników mego ojca, pomyślał, ma chleba pod dostatkiem, a ja tu z głodu ginę. Wracam do ojca, powiem mu, ojcze, zgrzeszyłem względem Boga oraz względem ciebie. Nie jestem już godny nazywać się twoim synem. Przyjmij mnie do pracy jako jednego ze twoich najemników. Wstał więc i ruszył w drogę. Gdy był jeszcze daleko, ojciec zobaczył go i zdjęty litością wybiegł naprzeciw, rzucił mu się na szyję i ucałował go. Ojcze, rozpoczął syn, zgrzeszyłem względem Boga oraz względem ciebie. Nie jestem już godny nazywać się twoim synem. Ojciec zaś zwrócił się do sług. Przynieście czym prędzej najlepszą szatę, ubierzcie go, włóżcie pierścień na jego rękę i sandały na jego nogi, wybierzcie też dorodne ciele, przyrządźcie na ucztę, zasiądźmy do stołu i uczcijmy to, że ten oto mój syn był martwy, a jednak ożył, był zgubiony, lecz odnalazł się i zaczęto się bawić. Starszy syn tymczasem pracował na polu, gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i odgłosy tańców, przywołał więc jednego z młodych służących i zapytał, co się dzieje. Wrócił twój brat, usłyszał. Twój ojciec kazał zabić dorodne ciele i cieszy się, że odzyskał go zdrowego. Starszy syn wpadł w gniew.
Nawet nie chciał wejść do domu. Wtedy ojciec wszedł i zaczął go uspokajać, ale on był nieprzyjednany. Służę ci od lat, wypomniał, szanuję każdy twój rozkaz, a ty nigdy nie dałeś mi choć koźlątka, bym się zabawił z przyjaciółmi. Ledwie jednak zjawił się ten twój syn, który z dziwkami roztrwonił twój dorobek, natychmiast kazałeś zabić dorodnego cielaka. Wtedy ojciec powiedział do niego, dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko moje jest twoje. Dobrze, że bawimy się i cieszymy. Bo widzisz, ten twój brat był martwy, a jednak ożył. Był zgubiony, lecz odnalazł się. To długi fragment, proszę bardzo. Oui, mais nous allons parler en français. C'est la parabole des brebis et la pièce perdue, et ensuite la parabole du fils perdu et son frère. Donc c'était bien Luc 15, tous les chapitres. Ok, to posłuchajmy tylko trzech wersetów jeszcze raz. Donc on va écouter encore une fois trois versets. Po jednym z każdej z tej historii. Un verset de chaque histoire. Większa będzie radość z jednego skruszonego grzesznika niż z 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują opamiętania. Il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de changer d'attitude. Z drugiej historii. Anioły Boże ogarnia radość z powodu jednego skruszonego. Il y a de la joie parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. I trzeci. Dobrze, że bawimy się i cieszymy z twojego brata, bo widzisz, ten twój brat był martwy, a jednak ożył, był zgubiony, lecz odnalazł się. Il fallait bien faire la fête et nous réjouir parce que ton frère que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. To są trzy historie opowiedziane, trzy ilustracje opowiedziane przez Jezusa. C'est trois histoires qui ont été racontées par Jésus. Czego on, o którym my mówimy, że jest pierwszy w naszym życiu, chce nas z tych trzech historii nauczyć? Qu'est-ce que lui, dans lequel nous disons qu'il est le premier dans notre vie, veut nous apprendre? I wiecie, ja myślę, że pierwszy chce nas nauczyć, że jest pierwszy w naszym życiu. Et moi je pense que le premier veut nous apprendre qu'il est le premier dans notre vie. Jezus jest na pierwszym miejscu. Jésus est au première place. Szczerze, kto się z was z tym zgadza, że Jezus jest na pierwszym miejscu? Sincèrement, qui est d'accord avec ça? Większość z nas. La plupart de nous. I zanim zobaczymy, co jest na pierwszym miejscu w sercu pierwszego, jedna ważna myśl płynąca z reakcji religijnych ludzi na fakt, że garnęli się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby go słuchać. Natomiast faryzeusze szemrali z tego powodu, mówiąc, ten człowiek przyjmuje i jada z grzesznikami. Mogę widzieć po polsku tekst? Okej. Okay. Et avant qu'on voit ce qui est dans le cœur du premier, j'ai une réflexion. Il y a une réflexion qui sort de la réaction des gens religieux qui disaient que tous les collecteurs d'impôts et les pécheurs venaient vers Jésus pour l'entendre, et les pharisiens et les connaisseurs de la loi murmuraient pour ces faits, et ils disaient « cet homme parle avec des pécheurs et il mange avec ». Komentatorzy Biblii mówią, że jedną z przyczyn szemrania ludzi religijnych była obawa, że jeśli wejdziesz z grzesznym człowiekiem w relację, to on wpłynie źle na twoje życie. Les commentateurs de la Bible disent que ces gens religieux avaient peur que s'ils rentrent dans la relation avec des pécheurs, ils vont devenir comme eux. I po części jest to prawda. Et en une partie, c'est la vérité. Nawet sam apostoł Paweł powiedział, że złe towarzystwo psuje dobre obyczaje. Même l'apôtre Paul a dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Prawda jest taka, że nie możesz wchodzić w relację z człowiekiem bezbożnym bez jakiegoś większego, wyższego celu, myśląc, że to nie będzie miało wpływu na twoje życie. La vérité est telle que tu ne peux pas rentrer dans la relation avec des pécheurs sans avoir un but suprême et en pensant que ça n'aurait pas une influence négative sur ta vie. Posłuchajcie uważnie.
bezmyślne, czyli nieposiadające właściwego celu relacje z bezbożnymi ludźmi będą miały na ciebie zły wpływ. Donc les relations sont pensées irrationnelles auront une influence sur toi. Ale teraz posłuchajcie jeszcze uważniej. Jeśli wchodzisz jednak z nimi w relacje, by okazać im Bożą miłość i by być narzędziem Chrystusa w odnalezieniu ich dla Boga, przyprowadzenia ich do relacji z Jezusem, to Boży wpływ przez ciebie ochroni ciebie od ich niewłaściwego wpływu. Et maintenant, écoutez bien, si tu rentres dans ce type de relation pour leur montrer l'amour de Dieu et pour être un outil dans la main de Jésus et pour pouvoir les gagner pour Dieu et leur apporter la relation avec Jésus, alors la protection de Dieu va te protéger de leur mauvaise influence. Właśnie tak. Bo Biblia mówi, że ten, który jest w nas, jest większy od tego, który jest na świecie. Car la Bible dit que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Powiem wam szczerze, że przeraża mnie często argument używany przez wierzących ludzi. Parfois l'argument que les gens croyants disent me fait peur. Na nieangażowanie się w życie niewierzących lub nieangażowanie niewierzących w życie swoje czy Kościoła, mówiąc, bo oni wpłyną negatywnie na mnie. Pour ne pas s'engager dans la vie des gens non croyants ou pour ne pas engager ces gens dans la vie de l'église en disant que leur mauvaise influence va me toucher. Bo jak się to ma do prawdy, że ten, który jest w nas, jest większy od tego, który jest na świecie? Comment par rapport à la vérité que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est au monde peut sembler? Jak się to ma do modlitwy Jezusa? Pamiętacie tę modlitwę? Jezus się modlił: Ojcze, ja nie proszę Cię, żebyś ich zabrał ze świata, tylko proszę Cię, żebyś ich zachował od złego. Vous vous souvenez de la prière de Jésus qui priait: Je ne te demande pas, Père, de les retirer de ce monde, mais de les préserver du mal. Osobiście wierzę głęboko, że jeśli wchodzisz z ludźmi bezbożnymi w relacje po to, żeby dotrzeć do nich z Ewangelią, to Bóg chroni ciebie w szczególny sposób. Personnellement, j'y crois que si tu rentres dans les relations avec des pécheurs pour leur montrer prêcher l'évangile, alors tu es protégé par Dieu d'une manière spéciale. Nie musicie podzielać mojego przekonania. Vous ne devez pas être d'accord avec moi? Ja tak po prostu wierzę. Moi, j'y crois ainsi. I to tyle, ale teraz spójrzmy na to, co jest w sercu tego, którego nazywamy pierwszym, w sercu Jezusa Chrystusa. Maintenant nous allons regarder ce qu'il y a dans le cœur de celui qu'on appelle le premier, dans le cœur de Jésus-Christ. Jeśli dobrze czytacie Ewangelię, to zobaczymy kilka rzeczy, które są w sercu Jezusa. Si vous lisez bien l'Évangile, nous allons voir quelque chose qui sont dans le cœur de Jésus. Po pierwsze, w sercu Jezusa jest ból, że na świecie są ludzie zabłąkani. Premièrement, dans le cœur de Jésus, il y a la douleur qu'il y a des gens perdus dans le monde. Dla Jezusa zabłąkani ludzie są szczególnie ważni. Pour Jésus, les gens perdus sont vraiment importants. Każdy grzesznik na świecie nadal nosi w sobie obraz Boga. Chaque pécheur dans le monde garde dans son cœur toujours l'image de Dieu. Każdy grzesznik nadal jest stworzeniem Boga. Chaque pécheur est toujours la création de Dieu. I do każdego człowieka Bóg ma absolutne prawo. Et pour chaque personne, Dieu a le droit. A ilość grzechów nie jest w stanie zneutralizować miłość Boga do każdego człowieka. La quantité de péchés n'est pas capable de neutraliser l'amour de Dieu pour chaque personne. Po pierwsze więc w sercu pierwszego jest ból z powodu każdego zgubionego człowieka. Premièrement, dans le cœur du premier, il y a la douleur pour chaque personne qui est perdue. Po drugie, w sercu pierwszego jest determinacja, by zgubieni ludzie zostali odnalezieni. Deuxièmement, dans le cœur du premier, il y a la détermination pour chaque personne perdue qu'elle soit retrouvée. Słuchajcie, ja skończyłem technikum rolnicze. Vous savez, j'ai étudié dans une école économique.
agricole. Tata hodował owce. Mon père avait des brebis. Z punktu widzenia ekonomicznego historia o owcy jest przedziwna. Et du point de vue économique, l'histoire de brebis perdu est bizarre. Gospodarz ma 100 owiec. Le fermier a 100 brebis. Jedna ginie. Il y en a une qui se perd. Najlepiej byłoby ją sobie odliczyć. Z ekonomicznego punktu widzenia najlepiej by sobie ją odliczyć i byłoby z głowy. D'un point de vue économique, le plus facile, ça serait de la mettre dans le frais et ça serait le plus facile. Ale z punktu widzenia Bożej ekonomii ta zagubiona owca ma szczególną wartość. Mais du point de vue de l'économie des dieux, cette brebis perdue a une valeur spéciale. Być może dzieliłem się z wami pewną ilustracją, która pokaże nam sedno tej historii. J'ai peut-être déjà partagé avec vous une illustration qui va nous montrer le fond de cette histoire. Pewnie oglądaliście jakieś historyczne filmy wojenne albo fabularne albo dokumenty, które pokazywały na przykład jakiś żołnierz dostał się do niewoli. Vous avez peut-être regardé déjà des films militaires où parfois on avait vu un soldat qui était emprisonné. Co robił dowódca? Qu'est-ce qu'il faisait le commandant? Często wysyłał kilku żołnierzy, a nawet sam szedł, żeby tego żołnierza będącego w niewoli uratować. Souvent il envoyait plusieurs soldats et même parfois lui-même il allait pour essayer de sauver le soldat perdu. Często działo się tak, żeby ten jeden żołnierz został uratowany, kilku jeszcze zginęło. Et parfois il arrivait que pour sauver celui qui était déjà emprisonné, il y en avait d'autres qui perdaient leur vie. Ja często się zastanawiałem, po co to? Po co to wszystko? No przecież kilku zginęło, żeby jednego ratować. Et parfois je me posais la question pourquoi? Pourquoi il y en a d'autres qui perdent leur vie pour sauver un? Aż odkryłem, jusque ce que je compris, jaki to był komunikat dla tych, którzy nie byli w niewoli, dla innych żołnierzy. Qu'est-ce que ça pourrait dire pour les autres soldats qui n'étaient pas encore emprisonnés? Wiecie, jaki to był komunikat? Vous savez ce que ça disait? Jeśli ja się znajdę w niewoli, si moi je serai emprisonné, to mój dowódca poświęci wszystko, abym ja został uwolniony. Alors mon commandant va tout faire pour que je puisse être sauvé. To podnosi morale. Et ça monte le moral. Więc w sercu pierwszego jest po pierwsze ból z powodu zgubionego każdego człowieka. Dans le cœur du premier, il y a la douleur pour chaque personne qui est perdue. Po drugie jest determinacja, by zgubieni ludzie zostali odnalezieni. Deuxièmement, il y a la détermination pour que les gens perdus soient retrouvés. I posłuchajcie uważnie. Écoutez bien maintenant. Po trzecie, w sercu pierwszego jest pragnienie, by ktoś poszedł po zgubionych ludzi. Dans le cœur du premier, il y a le désir que quelqu'un aille chercher les personnes perdues. Ludzie nie trafią z powrotem do domu na własną rękę. Ktoś musi po nich pójść. Les gens ne vont pas retrouver la maison de leur propre force. Quelqu'un doit les aller le chercher. Ktoś musiał opuścić komfort stada. Quelqu'un a dû quitter le confort du troupeau. A jeśli nikt nie pójdzie, to zagubieni nie zostaną odnalezieni. Et s'il y a personne qui va, les personnes perdues ne seront pas retrouvées. Ja w tym wszystkim odkrywam niezwykłą cechę charakteru serca Bożego, którą jest ogromne współczucie dla zgubionych. Et moi dans tout ça, je retrouve un trait de caractère formidable de Dieu qui est la compassion pour des gens perdus. Podsumujmy to, co do tej pory zostało powiedziane. Nous allons résumer ce qui a été dit jusque maintenant. Jezus jest pierwszy. Jésus est le premier. W jego sercu jest ból z powodu każdego zgubionego człowieka. Dans son cœur, il y a la douleur pour chaque personne perdue. W jego sercu jest determinacja, by każdy został odnaleziony. Dans son cœur, il y a la détermination pour que chaque personne soit retrouvée. I w jego sercu jest pragnienie, by ktoś poszedł w jego imieniu szukać zgubionych. Ainsi que le désir que quelqu'un aille chercher les gens perdus. Okej. To zadam wam pytanie, jeśli Jezus w tych historiach jest pierwszy, to kto w tych historiach jest drugi? Maintenant je vais vous poser une question, si Jésus dans toutes ces histoires est le premier, alors qui est le deuxième? Jeśli Jezus jest pierwszy, kto w tych wszystkich trzech historiach, kto jest drugi? Si Jésus est le premier dans toutes ces histoires, qui est le deuxième? Nie wiem jak dla was, ale dla mnie w każdej tej historii na drugim miejscu są zgubieni.
Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, dans chaque de ces histoires, deuxième personne, c'est des gens perdus. Jest owca. Il y a la brebis. Jest moneta. La pièce perdue. Jest człowiek. Et l'homme. Jezus jest pierwszy. Jésus le premier. Drugi jest ktoś, kto jest zgubiony. Deuxième, c'est la personne perdue. W takim razie, kto jest trzeci? Et c'est qui le troisième? Skoro Jezus jest pierwszy, si zagubieni premier, są na drugiej pozycji, to kto jest trzeci? Les perdus sont deuxième, alors qui est le troisième? Zaproponuję wam odpowiedź. Je vais vous proposer une réponse. Na trzecim miejscu są ci, którzy wcześniej byli drudzy. Le troisième, ce sont ceux qui étaient deuxième auparavant. Powtórzę to raz jeszcze. Je vais le répéter. Na trzecim miejscu są ci, którzy wcześniej byli drudzy. Au troisième lieu sont ceux qui étaient deuxième auparavant. Którzy wcześniej zostali znalezieni. Qui sont retrouvés auparavant. Kto z was kiedyś został znaleziony przez Jezusa? Qui de vous un jour a été retrouvé par Jésus? Ja też. Moi aussi. Jesteś więc trzeci. Tu es le troisième alors. I ja jestem trzeci. Et moi je suis le troisième. Pierwszy jest Jezus. Le premier est Jésus. Drugi jest ten, który jest zgubiony. Le deuxième, celui qui est perdu. A trzeci jesteś ty i ja, którzy zostaliśmy znalezieni. Et le troisième, c'est toi et moi qui sont retrouvés. I jeśli tego właściwie nie zrozumiemy, et si tu ne vas pas comprendre ça bien, to zachowujemy się jak Krzyś na imprezie u swojego dziadka z powodu wizyty swojego brata. Alors nous allons nous comporter comme petit Christophe chez son grand-père quand il y avait le deuxième petit-fils. I cierpimy w kościele. Et nous souffrons dans l'église. I ostentacyjnie wyrażamy swoje niezadowolenie z tego powodu, że na nas już nie ma takiej koncentracji. Et on montre à tout le monde notre malheur que les gens ne sont plus concentrés sur nous. Zachowujemy się tak jak ja. Byłem nawet gotowy powiedzieć, że w mojej rodzinie się źle dzieje i to zrobiłem. Wróciłem do domu, do mamy. Źle się działo tam. Et on se comporte comme moi étant petit. Je suis rentré à la maison et j'ai dit c'était mal, c'était mauvais là-bas. Bo za dużo koncentrujemy się na tych, którzy są poza rodziną. Parce que on se concentre beaucoup de ceux qui sont à l'extérieur de la famille. Kochani, ja jestem w kościele 35 lat. Mais bien aimé, je suis dans l'église 35 ans. I sam często jestem tak nieszczęśliwy. Et moi, souvent moi-même, je suis malheureux. I spotykam takich samych nieszczęśliwców, bolejących nad tym, że już nie wszystko robi się pod nich, lub tak jakby oni chcieli. Et souvent je rencontre les gens malheureux comme moi, qui sont pas contents que tout ne se fait pas comme ils auraient voulu eux. Zobaczcie, jak często bolą nas stwierdzenia. Regardez comment souvent ça nous fait mal. Że Kościół istnieje przede wszystkim dla tych, którzy do niego nie należą. Pour entendre que l'église existe spécialement pour les gens qui n'appartiennent pas encore à l'église. A już hasło, że budujemy kościół dla niewierzących ludzi, to w uszach wierzących wielu ludzi brzmi jak herezja. Et le slogan d'entendre que nous baptisons l'église pour les gens non croyants, c'est comme une insulte. Kochani trzeci. Mes chers, le troisième. Chcę wam powiedzieć coś wam i sobie, bo też jestem trzeci. Je voudrais vous dire quelque chose à vous et à moi, car moi aussi je suis le troisième. Nie zapomnij o tym, że pierwszy poświęcił całe swoje pierwszeństwo, by ciebie odnaleźć. N'oublie pas que le premier a sacrifié sa priorité pour te retrouver. List do Filipian. La lettre aux Był w postaci Bożej. Nie upierał się zachłannie, aby być równym Bogu, ale wyparł się samego, przyjął postać sługi, aby nas znaleźć. Il était dans la condition divine et il n'est pas resté dans cette condition, mais il s'est dépouillé lui-même. Po pierwsze więc nie zapominaj, że pierwszy poświęcił całe swoje pierwszeństwo, żeby ciebie odnaleźć. Premièrement, n'oublie pas que le premier a sacrifié sa priorité pour te retrouver. Po drugie, nie zapominaj o tym, że kiedyś ty byłeś drugim. Deuxièmement, n'oublie pas que un jour toi tu étais le deuxième. Po trzecie, nie zapominaj, że kiedyś niebo radowało się z twojego powodu. Troisièmement, n'oublie pas que un jour le ciel était en joie pour toi.
On pierwszy stał się ostatnim, byś ty zgubiony wrócił do domu. Lui, il est premier, il est devenu le dernier pour que toi, perdu, puisses retourner à la maison. Czy dziś jesteś gotowy stać się trzecim, by zgubieni do domu wrócili? Est-ce que toi, aujourd'hui, tu es capable de devenir le troisième pour que les gens perdus puissent rentrer à la maison? Tragedią Kościoła jest to, że my często nie podzielamy determinacji Pana Boga do odnalezienia zgubionych ludzi. La tragédie de l'église c'est que souvent nous partageons pas la détermination de Dieu pour des gens perdus. Ogromną tragedią jest to, że będąc odnalezionymi ciągle chcemy, żeby uwaga była na nas skoncentrowana. Une grande tragédie c'est que en étant retrouvés, nous voulons toujours que toute attention soit concentrée sur nous. A ja odkryłem, że jeśli ciągle chcemy skupienia na sobie, to wcale nie czyni nas szczęśliwszymi, a wręcz przeciwnie. Et moi j'ai compris que en voulant concentrer l'attention sur nous-mêmes, on devient pas plus heureux. Jesteśmy wtedy coraz bardziej i bardziej żądni jeszcze większej koncentracji. Nous voulons de plus en plus de cette concentration, attention. To taki syndrom starszego brata z historii o synu marnotrawnym. C'est un syndrome du frère aîné de l'histoire du fils prodigie. Nieszczęśliwy w domu ojca, nieszczęśliwy w kościele. Malheureux dans la maison du père, malheureux dans l'église. A wiecie, czego mnie jeszcze uczą te trzy historie? Et vous savez ce que je apprends encore dans ces trois histoires? Uczą mnie, że Bóg, niebo, aniołowie nie tylko chcą się cieszyć ze mnie. Ces histoires m'apprennent que Dieu, les anges et le ciel ont envie d'être en joie pas seulement de moi, ale chcą się cieszyć razem ze mną. Mais ils ont envie d'être en joie avec moi. To tak jak z naszymi dziećmi, gdy dziecko rodzi się w rodzinie, to my się cieszymy z niego. C'est comme avec nos enfants, quand il y a un bébé qui arrive dans la famille, alors on est en joie de cet enfant. Ale gdy dziecko rośnie, to my się chcemy cieszyć razem z nim, z jego sukcesów, z jego zwycięstw. Mais quand l'enfant grandit, on a envie d'être en joie avec lui de ses succès et de tout ce qu'il fait. Wiecie, na czym polegała tragedia starszego syna z historii o synu marnotrawnym? Vous savez ce que c'était la tragédie du frère aîné dans l'histoire du fils prodige? Czy wiecie, że starszy syn mógł się najeść, ubawić i napić pod korek, jak to u nas młodzież mówi? Vous savez que le frère aîné aurait pu boire et manger jusque-là? Wystarczyłoby, żeby podzielił radość ojca zwracającego do domu syna. Il aurait suffi de partager la joie du père du fait que le fils cadet rentre à la maison. Chcesz się cieszyć razem z Bogiem? Tu veux être en joie avec Dieu? Kto z was chce się cieszyć razem z Bogiem? Qui veut être en joie avec Dieu? Większość. La plupart. To postaw Boga na pierwszym miejscu. Alors mets Dieu au premier lieu. Ludzi niezbawionych na drugim. Les gens perdus deuxième. A sam bądź na trzecim. Et toi? Sois le troisième. A Bóg cię wywyższy. Et Dieu va t'élever. I teraz taki dodatek na zakończenie. Et maintenant une petite addition à la fin. Wrócę do mojej historii z dzieciństwa. Je vais retourner à mon histoire de mon enfance. Co się stało w związku z moją postawą, jaką zająłem w trakcie wizyty mojego brata? Qu'est-ce qui s'est passé par rapport à ma posture que j'ai pris pendant la visite de mon frère? Po pierwsze, złożyłem złe świadectwo o moim dziadku, którego bardzo kochałem. Tout d'abord, j'ai donné un mauvais témoignage de mon grand-père que j'aimais beaucoup. Złożyłem fałszywe świadectwo o mojej rodzinie. J'ai donné un faux témoignage de ma famille. Straciłem okazję, by lepiej poznać mojego brata ciotecznego. J'ai perdu l'occasion de mieux connaître mon cousin. I wiecie, do dzisiaj żałuję jeszcze kilku rzeczy. Et jusque aujourd'hui, je regrette certaines choses. Nie skorzystałem z tego, co babcia przygotowała. Je n'ai pas pu profiter de ce que ma grand-mère avait préparé. Straciłem radość. J'ai perdu la joie. I posłuchajcie teraz uważnie. Écoutez bien maintenant. Straciłem możliwość wpływu na tę imprezę. J'ai perdu la possibilité d'influencer cette fête. Chcesz być ciągle drugi? Tu veux toujours être le deuxième? To wiesz, co zrób? W Warszawie to jest bardzo proste. Tu sais ce que tu dois faire? À Varsovie, c'est très facile. Zbierz adresy wszystkich kościołów, jakie są.
prends tous les adresses de toutes les églises qui existent. I mniej więcej zmieniaj je co 3 miesiące. Et essaye de le changer plus ou moins tous les 3 mois. Bo mniej więcej 3 miesiące, jak przyjdziesz do nowego kościoła, ludzie będą skakać wokół ciebie. Car plus ou moins pendant 3 mois, quand tu vas arriver dans une nouvelle église, les gens vont t'entourer. A potem idź do następnego. Et après tu changes d'église. A jak już umrzesz, et quand tu mourras, to zrobisz światu przysługę. Tu feras un faveur au monde. Bo tylko zabrałeś tlen, który jest potrzebny do oddychania. Car seulement tu as pris l'oxygène qu'on en a tous besoin pour respirer. Wiem, że to może brzmiało skomplikowanie. Je sais que c'était peut-être compliqué. Ale lekcja jest bardzo prosta. Mais la leçon est très facile. Bóg jest pierwszy. Dieu est le premier. Zgubiony człowiek jest drugi. Les gens perdus sont le deuxième. My jesteśmy trzeci. Nous sommes les troisième. A możemy mieć taką samą radość, jak ma Pan Bóg. Et on peut avoir la même joie que le Seigneur. Prosta lekcja. Une leçon facile. A powiem wam na zakończenie, już nie planowałem tego, ale wybaczcie, powiem wam historię, która mi się przytrafiła z moim bratem Wojtkiem wiele lat później. Pour la fin, je vais vous raconter une histoire que j'avais pas prévue, mais une histoire qui est arrivée plusieurs années avec mon cousin. Jesteśmy związani ze sobą nie tylko krwią z moim bratem. Nous sommes liés ensemble pas seulement par des liens du sang. Mamy jeszcze inne braterstwo. Nous avons d'autres cousins. Wiecie, nazywamy to braterstwo braterstwem gnojnym. Opowiadałem wam tę historię, czy nie? Nie. Trudne do przetłumaczenia, nie? Nous appelons ces cousins cousins de... Enfin... Któregoś razu, to już było po tym wydarzeniu, mój brat przyjechał do mnie, do mojej wsi. Ça s'est passé plus tard, après cette histoire, mon cousin est venu chez moi. On był miastowy, on był z miasta, ja ze wsi. Lui venait du village et moi de la campagne. Jesteśmy prawie rówieśnikami. Nous sommes plus ou moins au même âge. Przez moją rodzinną wieś przepływał kanał ściekowy. To były te czasy, kiedy wszystkie ścieki z każdego domu, z mleczarni, ze wszystkich zakładów, które były, wpadały do tego kanału ściekowego, wszystkie, z całej wsi i płynęły przez naszą wieś do pobliskiej rzeki. À la campagne là où je vivais, à ce moment-là, en fait, il y avait pas encore la canalisation, donc tout le monde mettait ses déchets dans la rivière qui passait par la campagne. I ten kanał ściekowy płynął przez las i przez drogi. Jak jechaliśmy koniem na pole, to koń płoszył się, jak już poczuł ten zapach z daleka. Et donc vous pouvez vous imaginer l'odeur et quand on allait avec un cheval, il le sentait déjà bien avant. Pewnego dnia poszedłem z bratem na spacer do lasu, gdzie płynął ten ściek. Et donc un jour j'ai décidé de faire une promenade avec mon cousin là où il y avait ces odeurs. I powiem wam, nie wiem jak to się stało, ale wpadłem do tego ścieku. Je sais pas comment ça s'est arrivé, mais je suis tombé dedans. I stoję gdzieś dotąd, wystaje, tylko głowa mi wystaje. Et j'étais trompé jusque là, il y avait juste ma tête qui dépassait. I w tym momencie mój brat Wojtek, który szedł za mną, podszedł do tego ścieku, patrzy na mnie z tam z góry. Et à ce moment-là, mon cousin, il s'est approché, il me regardait. A ja wiem, co będzie, jak wrócę do domu. Będzie lanie. Et je sais ce qui va se passer quand je vais rentrer à la maison, je vais être battu. Stoję i patrzę na mojego brata. Alors j'étais en bas, j'ai regardé vers le haut, vers mon cousin. I mówię, jak wrócę do domu, będzie lanie. Et je lui dis, quand je vais rentrer à la maison, j'aurai une punition. I wiecie, co on zrobił? Et vous savez ce qu'il a fait? Skoczył do mnie. Il a sauté auprès de moi. I wracaliśmy razem, objęci autentycznie. I wiedziałem jedno, to, że mój brat skoczył do mojego szamba, jest gwarantem tego, że jak wrócę do domu, nie dostanę lania. Il a, mon cousin, il a sauté et après on rentrait ensemble, tous les deux, aussi bien salis et je savais que maintenant, j'aurais pas une punition. 2000 lat temu. Il y a 2000 ans. Nasz starszy brat skoczył do naszego szamba. Il a sauté dans les égouts où on était. Byśmy wracając z nim do domu nie oberwali lania. Pour que nous en rentrant à la maison avec lui. Dlatego on jest pierwszy. C'est pour ça qu'il est le premier. A my jesteśmy trzeci. Et nous sommes le troisième. A ci w szambie są drudzy. Et ceux qui sont dans les égouts sont le deuxième. A naszą rolą jest skoczyć do nich, by ich
przyprowadzić do Chrystusa. Et c'est ce que nous devons faire, c'est de sauter là-bas pour le amener à Jésus. Jezus pierwszy. Jésus le premier. Zgubieni drudzy. Le perdu le deuxième. A my na trzecim miejscu. Et nous troisième. Ciągle na pudle i to się liczy. Panie, dziękujemy Tobie za to, Seigneur, że jesteśmy merci. Ważni dla Ciebie, merci, że skoczyłeś do nas, by nas wyciągnąć. Pour toi. A teraz, Panie, pokaż nam, jak bardzo chcesz nas używać po to, by ratować innych. Dziękujemy Tobie, że wszyscy byliśmy, jesteśmy i będziemy radością nieba, ale chcemy też cieszyć się razem z Tobą, z tych, którzy będą przychodzić do Ciebie, ze względu na to, że my postawimy siebie na właściwym miejscu i Ciebie na właściwym miejscu. Amen. 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 Bardzo dziękuję. Aleluja, dziękujemy. Aleluja, merci. Dziękujemy pastorze, dziękujemy za te słowo. Merci pastor pour la parole. Którzy jesteśmy jako Kościół Polski w Brukseli? Jesteśmy? Est-ce que nous sommes l'église évangélique polonaise? Nous sommes lesquels? Troisième. I chcemy być trzeci. Nous voulons être aby ratować troisième. Tych, którzy są drudzy. Pour sauver ceux qui sont le deuxième. Dziękujemy za przybycie. Niech wam wszystkim Bóg błogosławi. Merci à tout le monde d'être présent. Que Niech Dieu was vous bénisse. Wypełnia swoją obecnością. Qui vous remplit avec sa présence. Tak, aby nie bać się wskoczyć do szamba z tymi ludźmi, którzy w nim się dzisiaj znajdują. Pour ne pas avoir peur de sauter dans les aigus pour zapłacić sauver les gens cenę, qui sont. Aby ich uratować. Payez le prix pour le sauver. Tego wam życzę z całego swojego serca. C'est ce que je vous souhaite de tout mon cœur. Kochany Ojcze, dziękujemy Tobie za dzisiejsze nabożeństwo. Dziękujemy Tobie, Panie, za przekaz, słowo, za Twoją obecność. Prowadź nas w swojej mocy, w swojej sile przez resztę tego tygodnia. Tak się modlimy, dziękujemy Tobie. Amen. 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 Nasze nabożeństwo jest zakończone. Notre culte est terminé. Que Dieu vous bénisse.